Zdrowia, szczególnie dla tych pracujących w Ameryce, jak i dla tych niepracujących w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, co zrobić, żeby Ameryka zaczęła pracować znowu? No nie tylko Amerykan, żeby cały świat zaczął pracować z powrotem. W zeszłym tygodniu to bezprecedensowe ponad 3 miliony 300 tysięcy ludzi złożyło złożyło podania o... No też to nie są podania. Złożyło aplikację o ubezpieczenie dla bezrobotnych. Jak to działa, jak w Ameryce się zarabia tam, ilekolwiek się zarabia, no to pracodawca, pracownik odkłada 7,5% na Social Security, czyli ten plan emerytalny. Pracownik sam w sobie dokłada 7,5%, także jest 15% pensji co roku idzie na ubezpieczenie społeczne. Można odkładać sobie tam do 20% swojej pensji na dodatkowy filar, no ale pracodawca też płaci 3% na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Czyli jeżeli jest firma zamknięta, czy są jakieś redukcje, jeżeli pracodawca zwalnia, no to wtedy ten ubezpieczenie na bezrobocie jest ważne. Jeżeli ktoś sam się zwolni, ktoś rzuci albo jest wywalony, no to wtedy nie. No ale to powiedzmy działa do pewnego stopnia, no bo jak ktoś zarabia bardzo dużo pieniędzy, to nie dostaje powiedzmy połowy tego, co zarabiał, no ale tak średnio zarabiający, no to są w stanie dostać na tydzień z tego ubezpieczenia $300, $400, $500, no z jakimś tam okresem miesięcznym czy kwotowym, także tam kilkanaście tysięcy, jeżeli długo pracował, no to kilkanaście tysięcy może wybrać. W warunkach za Obamy na przykład, no to przesuwali dodatkowo tam 6 miesięcy i tak dalej. No ale 3 miliony, 20 razy więcej ludzi niż normalnie, no to są makabryczne rzeczy. Ten Wuhan 19 po prostu sparaliżował Amerykę, no jak i cały świat. Rezerwy federalne wzięli się za to, chcą zrobić jakiś zastrzyk $2 triliony, no ale to idzie wśród ludzi, no i wśród biznesów. Teoretycznie ludzie, którzy zarabiają tam poniżej 75 tysięcy, no to mogą dostać $1200. No oczywiście, jeżeli płacili podatki i składali podatki 2018, no i 2019, teraz 2019 to mało kto złożył, no bo data na złożenie podatków jest 15 kwietnia, który jest 2 tygodnie, a teraz jeszcze przesunęli 2 miesiące. No ale jak ktoś składał podatki 2018, no to ma szansę, że dostanie ten czek. No ale te wszystkie finansowe i ekstra tam jakieś czeki dosyć małe, można powiedzieć, w proporcji do tego, co ludzie normalnie zarabiają, no to nie ma znaczenia. Najważniejsze to jest to, jak wziąć tych niepracujących z powrotem do pracy, no bo ludzie jednak chcą pracować, mają jakiś tam honor, mają jakieś ambicje, no i jeżeli nie pracują, no to jest na pewno trwoga, niepokój, najróżniejszego rodzaju depresja, wpadanie w narkotyki, wpadanie w alkoholizm i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prosta sprawa. No i to może rozwalić cały kraj, całe społeczeństwo. No i jak to wszystko, jak wrócić z tymi ludźmi do roboty? No przede wszystkim trzeba zacząć te testowanie, no Ameryka troszeczkę no nie przyszykowała się, tak? Nikt nie przypuszczał, że to tak tąpnie to wszystko. Wszyscy wiedzieli, że w tych Chinach się dzieje, wszyscy wiedzieli, że się rozprzestrzenia powoli. Trump prawidłowo zareagował, żeby zablokować te przyloty, także ci ludzie, którzy mieli przelatywać, to dużo mniej z nich przyleciało. No powiedzieli, że socjaliści, jak zwykle komuniści go krytykowali, że jest ksenofobem, czyli człowiekiem, który nie lubi i nienawidzi obcych, no ale to była prawidłowa decyzja, tam trochę pomogła, ale w Singapurze im bardzo dobrze wychodzi, tak samo i w południowej Korei. Co oni zrobili? Oni po prostu zrobili, że
testują ludzi, no i pilnują te kółka z ludzi, którzy są związani z chorymi, czyli po prostu jak ktoś jest chory, mówi, widziałem się z tym, byłem w tej restauracji, to robiłem, byłem w bibliotece, no i oni chodzą, mówią, słuchajcie, tu się dzieje, pilnujcie siebie nawzajem i samo kwarantanna i te malutkie takie kółeczka po prostu się izolują, no i to wszystko te dwa tygodnie, kiedy to się może wykluć, no to się wykluwa w tych kółeczkach. Taki cały pędzel, że zamalowany cały naród, czy całe społeczeństwo, to jest w ogóle bez sensu, no bo na przykład w Singapurze i w południowej Korei, no to jest mniej niż 12% wypadków śmiertelnych, no i 1/50, czyli powiedzmy 2% tych zarażeń, tak, także to jest kompletnie inaczej. W Izraelu i w Niemczech jest też dosyć niskie, no ale to właśnie były te decyzje. W Ameryce mamy teraz te 6 tygodni przesunięcie, te produkcja tych testów. Te testy są dosyć skomplikowane, no bo to jest taka, tak można powiedzieć, taka żyłka, na końcu ma pędzeleczek taki, wkładają tu do zatok, wybierają te gluty, wkładają do takiej rurki plastikowej z 3 mililitrami takiego płynu. Tam są takie kuleczki, wytrząsują te gluty z tej szczoteczki, no i biorą później na DNA, na testy. No ale to wszystko zajmuje dużo czasu. Zajmuje dużo czasu i nie jest takie łatwe. No, druga sprawa, te wszystkie przypadki śmierci, powiedzmy w Hiszpanii czy we Włoszech, no to też jest tak, że są państwowe ubezpieczalnie zdrowotne, no i są niedoinwestowane i skorumpowane. Teraz testowanie w Ameryce, no zaczynają robić te testy, 100 tysięcy testów, tych zestawów testów dziennie produkują. W piątek Food and Drug Administration, czyli Ministerstwo Lekarstw i Zdrowia wypuściło zezwolenie, no bo jedna firma miała, może robić 5-minutowe testy, no ale te wszystkie urzędnicy to trzymają to przez parę lat. Trump zadzwonił do Ministerstwa Zdrowia, mówi, co się dzieje, dlaczego to trzymacie? Oni przyszli, popatrzyli, mówi, no tak, mamy papiery, przez 2 lata, ciach, wypuścili, no i będą 5-minutowe testy. No ale to jest idiotyzm, tak? To po prostu ta biurokracja i ten socjalizm zabija Amerykę. Potrzeba było Trumpa, żeby po prostu to przyspieszyć od normalnego biznesmena, tak? No i trzeba popatrzeć, jaką metrówkę zastosować, tak? Jaką metrówkę zastosować? No bo nie da rady zredukować zachorowań do zera. No trzeba się przyszykować, że po prostu nawet jak się wróci do pracy, no to ktoś gdzieś jakoś tam zachoruje. No ale w ostatnich miesiącach, w sumie co roku, no to jest epidemia grypy, tak? I epidemia grypy na 340 milionów ludzi, 32 miliony ludzi choruje na grypę, czyli to jest 8%. Pomimo szczepień i tak dalej. 40 tysięcy umiera z tego. No i nikt nie zatrzymuje samochodów, pociągów, restauracji i tak dalej, i tak dalej. Także, że teraz, jeżeli to już wszystko wróci do normy, no to ludzie po prostu są bardziej zorientowani, żeby jednak ta higiena osobista, żeby dystans trzymać i tak dalej, i tak dalej. No jak ludzie zaakceptują ten fakt, no że jest jakaś tam statystyczna umieralności, no to będzie inaczej. No i tak samo jak ludzie wrócą do pracy, to badania serologiczne mogą spowodować to, czy wykazać to, że część ludzi była chora po prostu, przeszła bardzo łatwo, no ale ma w sobie te antyciała, które spowodują, że już nie zapadną drugi raz. No to jest tak jak powiedzmy szczepienie na gruźlicę, czy na jakieś inne różne rzeczy. Te większość Polaków tam urodzonych w latach 50., 60., 70., no to nosi w sobie do tej pory te prątki gruźlicy, które w Ameryce bardzo często pokazują, że jest się pozytywnym, nie mając gruźlicy. No druga sprawa to jest
pilnować tych, którzy są wrażliwi na to, czyli mają jakieś starsi szczególnie, no bo starszych, no to niestety jednak te super zapalenie płuc powoduje to, że no zalewa im to wszystko i po prostu starsi błyskawicznie umierają, no ale to trzeba ich tam przypilnować, odłączyć, odstawić, nie mieć kontaktu, dopóki te cała ta fala jakoś tam nie przejdzie. No i jedzenie, czy tam inną opiekę zrobić zdalnie, sterowanie, czy z odległości. Następna sprawa to jest to, że wszyscy młodzi powinni wrócić do pracy, jeżeli mogą, no bo wygląda na to, że statystycznie jednak młodzi są bardziej odporni, oni łatwiej to przechodzą. No i to nie jest wyrok śmierci dla młodych. Oni jeżeli wrócą do pracy, no i zrobią się jakieś tam te symptomy tego, że są chorzy, no to znowu odizolować grupę tych, którzy są, no a reszta innych, inne firmy i tak dalej, po prostu ta kwarantanna powinna być lokalna, nie krajowa. Kwarantanna, no to znaczy odłączenie na 40 dni, także w średniowieczu wiedzieli, co to znaczy. No i znowu, jeżeli już troszeczkę są chorzy, no to te antyciała spowodują to, że jednak ludzie się uodparnią. Następna sprawa to tak powoli zacząć wpuszczać do biznesu ludzi, którzy są do tej pory uznawani za zbędnych. No bo przepisy są takie, że tylko niezbędni, czyli lekarze, ludzie w medycynie, w sklepach i tak dalej, w niektórych sklepach, szczególnie z żywnością, tak samo z bronią czy z alkoholem, w niektórych stanach powiedzieli, że nawet z marihuaną, no to 20-26 stanów wydało takie, że trzeba zostać w domu albo że po prostu no, siedzieć i nie wychodzić, to jest w ten sposób. No i te wszystkie zbędne i niezbędne biznesy, no ci, co pracują, urzędnicy, politycy, szkoły i tak dalej, no oni są w siódmym niebie, bo oni zawsze dostaną pensję prędzej czy później, także to są takie wakacje. No ale prawda jest taka, że dużo tych zbędnych małych zakładzików, warsztacików, fabryczek i niefabryczek, no to one produkują najróżniejsze małe rzeczy dla średniej firmy. Firma składa coś tam, ta średnia firma składa na większej, to cały jest ten łańcuch takich połączeń, także trudno powiedzieć, kto jest zbędny, kto nie jest zbędny. No i wszyscy ci politycy czy urzędnicy, trudno im było przewidzieć na przykład, że gorzelnia w ciągu 6 godzin może powiedzieć, okej, ten spirytus, będziemy zacząć robić jakieś ściereczki nasączone spirytusem do wycierania dezynfekcji. No kto by pomyślał, tak? No w gospodarce socjalistycznej nikt by nie pomyślał, a w kapitalistycznej mówią, robimy to i tamto, zamówimy tą maszynę, tutaj będą ściereczki, tu będzie pakowało i spirytus będzie produkowany. Socjalizm by przewidział, że firmy prywatne mogą zacząć błyskawicznie robić jakieś maseczki na twarzy i tak dalej. No nie, to jest wolny rynek amerykański. Innowacje, wszystkie pomysły, no to bardzo często właśnie wychodzą w tym okresie, kiedy jest takie największe zapotrzebowanie, no i nerwy, tak, nerwy i frustracja i tak dalej. To różne umysły w różnych miejscach po prostu wymyślają rzeczy, które w innych by się nie stało. No i tak samo zacząć otwierać firmy tam, gdzie jest jakaś przestrzeń pomiędzy ludźmi, w budowlance na przykład, tak? No jeżeli elektryk jest tu, a jakiś stolarz jest tam, a murarz jest tam, no to oni nie są koło siebie, nie harczą na siebie, mogą zjeść osobno, w samochodzie przyjadą, zrobią, budują i tak dalej. Także budowlanka też to jest 7 milionów ludzi w Ameryce pracuje.
pracuje w budownictwie, no i wielka część z nich po prostu nie pracuje, bo ma zabronione. Czy to jest potrzebne? No przypuszczalnie oddzielenie nie zaszkodzi, tylko pomoże. Prawie 100 milionów, no to ludzi pracuje w służbach najróżniejszych, w serwisach, którzy też mogli w zasadzie by wrócić do pracy. 15 milionów pracuje w hotelach, nie w hotelach tego rodzaju, przedsiębiorstwach. No oni tam czasowo im pozwalają, czasowo nie pozwalają. Wiadomo, że zapotrzebowanie na hotele spadło dramatycznie. No ale to też ci ludzie mogliby wrócić do pracy. Setki tysięcy małych sklepików najróżniejszych też to wszystko zaczyna było pozamykane, też to powinno wrócić powoli. No i liczby pokazują, że to powoli raczej jakoś już jest na tym garbie. To już wszystko się teraz, to się wszystko uspokaja. Dostęp do testowania, lepsze traktowanie ludzi, ich chorób, można powiedzieć. No i to, że ludzie wiedzą, co się dzieje, powinno spowodować to, że dużo biznesów będzie otwarte. Powinno być otwarte. Dodatkowo też wszystko wskazuje na to historycznie, no z doświadczenia, że nadchodzi lato, no i z reguły, kiedy jest lato, no to te wszystkie epidemie też są promieniami ultrafioletowymi najprawdopodobniej prześwietlone. Ludzie bardziej tam jakoś są na zewnątrz. No i to wszystko powoli upada. Nie jest to ostatnia, można powiedzieć, epidemia, no ale chodzi o to, że ludzie muszą pracować. Jeszcze z 2-3-4 tygodnie, a niektórzy kretyni właśnie mówią do 5 maja, do czerwca, po wakacjach szkoły. Ludzie po prostu się zbuntują. Ludziom pęknie żyłka i pójdą rzucać jajka czy kamienie pod Kongres Amerykański, czy będą walczyli powiedzmy z lokalnymi sejmami stanowymi, kongresami stanowymi, no bo to nie da rady. Ludzie nie wytrzymają ani finansowo, ani psychicznie. Siedzą w domach, nic nie robią. Siła jest dawana policji, siła jest dawana urzędom, dawanie mandatów, no nie biją, jeszcze nie zamykają do więzień, no ale zaczyna się robić ten taki sztuczny opór, tak? Na plażach w Miami tańczyli i tak dalej, dostawali wariacji, w restauracjach chlali za koronę, no to pozamykali restauracje. Także że jest grupa ludzi, którzy po prostu nie ma żadnych zahamowań, no ale 80% społeczeństwa też ma jakieś limity i 80% społeczeństwa też prędzej czy później pęknie gula, nie wyjdzie na ulicę, no ale może być tak, że ludzie zaczną się buntować. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, gdzie możesz, polecaj, gdzie możesz i do następnego codziennego filmiku.